Rekordowo krótko, bo tylko kilka minut trwała ostatnia sesja Rady Miasta. Wtorkowe obrady miały być kontynuacją zeszłotygodniowej sesji. Wówczas Rada Miasta rozszerzyła porządek obrad o 3 projekty uchwał. Jak jeszcze przed sesją mówiła przewodnicząca Rady Miasta Iwona Mularczyk, ważne z punktu widzenia mieszkańców. Między innymi jeden z tych, projektów to jest projekt polegający na dotacji ze środków budżetu miasta dla mieszkańców, którzy chcieliby się przyłączyć do sieci kanalizacyjnej i zlikwidowaliby w tym momencie zbiorniki bezodpływowe. Wiem od urzędników, że mieszkańcy dzwonią, pytają, czy ten projekt uchwały został już podjęty, czy będą mogli składać dokumenty o takie dofinansowanie. Tydzień temu wspomnianych projektów nie można było procedować ze względu na nieobecność dyrektorów wydziałów. Przyjęliśmy rozszerzenie porządku obrad. Chcieliśmy debatować nad 3 projektami uchwał. Okazało się, że nie ma merytorycznie dyrektorów wydziałów, więc zrobiliśmy przerwę. Jednak w międzyczasie, bez podania przyczyny, wszystkie projekty zostały wycofane przez prezydenta. Dostałam pismo od pana prezydenta Bochenka, który w imieniu prezydenta wszystkie projekty uchwał, które wpłynęły do biura rady, wycofał. Pomimo pisma, które do prezydenta wysłał przewodniczący klubu radnych PiS Wybieram Nowy Sącz z wnioskiem o zgłoszenie do porządku obrad projektów uchwał pilnych z punktu widzenia mieszkańców, uchwały nie zostały wprowadzone. W związku z tym nie było nad czym debatować. W piśmie przewodniczący klubu zwrócił się także do prezydenta, aby w sesjach Rady Miasta uczestniczyli również dyrektorzy wydziałów. Z taką sytuacją mamy do czynienia chyba po raz pierwszy w historii sądeckiego samorządu. Dyrektorzy, którzy pracują i są na utrzymaniu mieszkańców Nowego Sącza, powinni być dostępni na sesji Rady. Ja pamiętam chociażby poprzednią kadencję Rady Miasta, kiedy nawet nie było jakiegoś merytorycznego tematu danego dyrektora wydziału, a dyrektorzy wydziałów byli na sesji. A kolejna sesja odbędzie się dopiero 23 marca.